Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu. Dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, CSGO Skins i skrzynka, która mam nadzieję da mi zarobić już pierwsze otwarcie Desert Hydra, no ja nie mogę. No ostatnio nam się udało ją zdobyć, ale że w drugim... Jakim drugim? W pierwszym otwarciu uda nam się ją wydropić dzisiaj? No to nie! Dobra, dzisiaj ta skrzynka, stary, jest wow! Jakby jeszcze teraz botowi pole... Nie! Trzy AWP Desert Hydra! Ja nie... Co tu się stało? Wow! Stary, to jest szczęście wyczerpane na najbliższy, nie wiem, pół roku, coś mi się wydaje. Witam bardzo serdecznie, no takiego odcinka na pewno się nie spodziewałem, no takiego wstępu, że tak powiem już. Czekaj, muszę tutaj emocje opaść. Oczywiście jak chcesz sobie zakręcić skrzynką na CSGO skinsie i za darmo sobie zakręcić skrzyneczką, jak jesteś nowym użytkownikiem, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz doładuj i wpiszesz tutaj oczywiście kodzik Kroxy przez 2x. Jak kodu użyłeś, no to możesz użyć jeszcze raz 10% więcej zyskać, tak? Przed każdą płatą tego kodu możesz sobie użyć i 10% za każdym razem dostaniesz. Metody płatności wszelakie, bliki, skiny, przelewy, SMS-y, wiele więcej. No wow, jestem naprawdę w szoku, to co się wydarzyło, no 21 tysięcy. No takiego bangeru na starcie się nie spodziewałem. No ale wow, no czasami nawet mi coś wyjdzie, tak? Wrzućmy skrzynkę sobie Luxurious. No z 10 sobie wrzućmy, mamy naprawdę bardzo ogromny budżet na dzisiejszy film. A jak mamy taki budżet, to w następnym odcinku może te skrzynki z tym robi, co? Zawsze jak chciałem tą skrzynkę otworzyć, kiedy one wyszły, no to kurczę, ten mój budżet nie był jakiś mega niesamowity, nie? No ale dzisiaj jest taki konkretny, żeby popróbować trafić tego rubi, nie? No tam skrzynka kosztuje chyba najdroższa ponad kafla, więc no, to jest mocny już banger. To jest, no, dwa levele wyżej od tej Desert Hydry. No ale zobaczymy, jak chcesz taki film, napisz w komentarzu. Dopisz oczywiście numerek z kalendarza, jak chcesz wygrać skina, tak? Oczywiście, jak chcesz wygrać, no to sub dzwonem, łapa w górę pod filmem. Dodatkowo, no komentarzyk właśnie. Ojejku, Fenek! Wow! No dzisiaj CSGO Skins, naprawdę mocno. No rękawice dla oponenta. A, no i oczywiście dołącz na Discorda, bo to też jest bardzo ważne. Bo to sprawdzam, tak. I co? No i oczywiście musisz jeszcze użyć kodu Kroxy, jak jest sezon pełnoletnią, no ale to powiedziałem tak już wcześniej. Zobaczmy, dwie ostatnie skrzynie, no ciężko będzie już raczej chyba to przegrać. Trzeć mi się tak wydaje. No ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Nie, no już nic się złego nie może wydarzyć, 1000 złotych przewagi. 7000, no ja nie mogę, no dzisiaj się naprawdę taki banger na start się wleciał, że to, no nie wiem, no to już... No, odcinek marzeń, no ja jestem tak spełniony jako skrzynkus w tym momencie, że naprawdę no nic więcej mi do szczęścia nie potrzeba na tym filmie. 6 razy ametyst, no już myślę, że ciężko będzie mi ten budżet przegrać przez najbliższe, no może co najmniej kilka filmów, bo nie chcę się w przyszłość rozpędzać, bo zazwyczaj jak kiedyś miałem takie budżety, no to kończyły się one już w następnym filmie, więc... No kto pamięta te czasy piękne, to pamięta, tak? No ale już się nauczyłem, żeby grać odpowiedzialnie, tak? I odpowiedzialnie kręcić skrzynką. No tutaj by się coś dla nas przydało, bo no, póki co zanosi się na pierwszą przegraną bitwę. 1800 dla oponenta mojego. No tutaj też na pewno nie pomogły te dwa skiny. Ostatnie otwarcie, no czy ono coś tu zmieni? No niestety nic się nie zmieniło i ametyst naprawdę bardzo słabo się tutaj zachował. Zobaczmy jeszcze raz, no dalej jest to najdroższa skrzynka. A nie! No przecież są teraz limitowane. No ale powiedzmy, że z tych takich, wie, standardowych, to jest najdroższa skrzynka na CSGO skinsie. No jakieś by się nowe przydało, no ja to nie podpuszczam, ale no fajnie by było jakby coś nowego. Ojejku, karamba! Karamba, karambit! No dawno nie trafiłem karambita z ametysta. Raz chyba tylko mi się udało w ogóle. Czyż mi się tak udaje? No ale okej, jest w pytę.
tutaj też są naprawdę o wiele mocniejsze skiny, tak? To są jeszcze szafiry jakieś, więc wiesz, o właśnie tam mam dziewiątkę jeszcze. Dla oponenta mojego Ultra Fiolet. Zobaczmy otwarcie kole. Oj! No, zrobiło się ciepło, tak? No ale 1600 zł zaledwie na prosty, więc to nie jest jakiś mega duży, zysk, tak? Więc okej. Okay. Zobaczmy. No kusią. Dobra, 10 wlatuje. Wlatuje 10, no mamy taki budżet, no to ja muszę się teraz pobawić, stary, ja muszę, jak takie, wiesz, jak takie dziecko zafascynowane światem w tym momencie, ja jestem w swoim świecie, tak? Ja tutaj mam skrzyneczkę z Desert Hydrą, 3%, ja mam swój świat już, tak? Ja więcej do szczęścia nie potrzebuję, ja teraz czuję się, stary, jak dziecko wpuszczone do jakiegoś Disneylandu, czy coś takiego. To właśnie takie mam uczucie. 8 skrzynek przed nami i zobaczmy, czy uda nam się zdobyć chociaż jedną tutaj do Zestiedry. No tamtym no, 3 poleciały, więc... No tutaj jedna dla wuja chociaż? No nie, podpuszczam, tak? Zobaczmy, Q4 za nami, żadnej AWP-y niestety nie udało się póki co wydropić. Ani ja, ani mój oponent. Zobaczmy, jak będzie teraz. No przypominam, że tu nie jest tylko AWP-a w tej skrzynie. Jeszcze jest Karambit X-Loter, jest jeszcze tutaj Good Knife, więc... Próbujmy. 3 skrzynki jeszcze. No jak nic nie poleci. Będzie lipa. Będzie mocna lipa i będzie 5000 na minus. A tego bardzo bym nie chciał. No jak już raz na jakiś czas uda mi się coś wygrać, no to fajnie by było tego nie przegrać na tym samym filmie, nie? Zobaczmy, ostatnie skrzynia. No wygraliśmy tą bitwę, no ale no co to za wygrana? 1000 zł z 5000? No, not stonks biznes tutaj ewidentnie. No ale zobaczmy. Może teraz trzeba coś innego po prostu spróbować niż tą hydrę. Na przykład... No te trzy, no nie, no to zostawiam na kolejny film. No ale... A wrzućmy sobie z 5 takich i z 5 z skrzyneczka z rękawicami. Halo? Tutaj. 5 takich. 5000! No... No, wuja zaszalał mocno. No ale zobaczmy. No jak to stracimy, no to zostanie nam 11500. No chyba jednak wolałbym to wygrać. Tak, wolałbym wygrać po prostu. Zobaczmy, 4 jeszcze z nożami. Ojejku! Koza za 1000? Ze skrzynki z nożami? No dawno na czegoś takiego nie trafiłem. No ale jest okej. Okay. Case hardener zawsze na propsie. Zobaczmy dalej. Good Knife do Falchiona, no to są różnice kilkudziesięciu złotych tak naprawdę, nie? Jakieś 50 zł to jest różnica zaczęć w tych kosach, 50, 60, 70, coś takiego, nie? Tych najtańszych, tak? Zobaczmy, tutaj ojejku, no tutaj też 4 dychy różnicy, no ale to są rękawice, których chyba bym nie chciał trafić z tej skrzynki. No tutaj różnica 100, a są chyba na jedne z najgorszych rękawic tak naprawdę. 359. Mamy kafla przewagi, no żeby tylko nic się tutaj nie zepsuło. Mam taką nadzieję. No jak wygramy, to też będzie fajny plus, no ale coś jakby mocniejszego jeszcze dla wuja sypnęło. No nie będzie nic mocnego tak naprawdę z tej bitwy. Prócz tego no właśnie case hardeneda. No ale 8 koła to też nie ma co narzekać, tak? Nie można nawet narzekać. No ale ja coś czuję dalej tą hydrę. Coś czuję ją dalej. 10 skrzynek jeszcze raz. Underdog. Wiem, że ja rzadko tego underdoga daję. Mam nadzieję, że jak go teraz dam, że to będzie złoty strzał, stary. Że to będzie złota decyzja. O ja... No nie! No kurwa! No nie! Ja nie ma... Nie! 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 To nie, to się nie dzieje! To się nie dzieje! Trafiłem już w tym odcinku 5 AWP Desert Hydra. Nie, to jest zły sen, stary. Obudź mnie, proszę. Proszę, obudź mnie. To się nie... 25... Nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje. 25... Nie.
co mnie podkusiło? Co mnie podkusiło? Wiedziałem, że będę... Nie, wiedziałem, że będę żałował tej decyzji. Wiedziałem, że będę...